Ania! No, tylko tak. W roku 1976 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ogłosiło konkurs pod tytułem Zwyczaje rodzinne w kulturze ludowej, miłość i małżeństwo. Spośród wielu zgłoszonych prac uwagę zwróciło opracowanie nadesłane przez Kazimierza Głuca, kościelnego z Podegrodzia. Dotyczyło podegrodzkich obrzędów weselnych. Było ilustrowane 20 fotografiami. Jak zobaczyliśmy te zdjęcia, no to w ogóle to była rewelacja. To były stare, z końca XIX wieku, zdjęcia robione na kliszach szklanych. No więc w ogóle no to był cymbał dla nas, prawda? Z informacji przekazanych przez Kazimierza Głuca wynikało, że autor zdjęć, Wojciech Migacz, mieszkaniec Gostwicy koło Podegrodzia, zmarł w 1944 roku. Spadkobierczynią szklanych negatywów oraz wyposażenia warsztatu fotograficznego została jego siostrzenica Zofia Bodziony. Warszawscy muzealnicy pojechali obejrzeć ten zbiór. Jak weszliśmy tam, no to ona nam pokazała to, co zostało po Migaczu. No i myśmy wtedy zdębieli, no bo to była taka ilość negatywów szklanych. One były w jakimś stodole czy w jakimś składzie poza domem, narażone na wilgoć, na brud, na zmiany temperatury. Nikt się z nimi tam nie obchodził. Poza tym grasowały tam szczury i pani Zofia powzięła śmiałą decyzję, że jak wiosną przyjdzie wysoka woda na Dunajcu, to ona te zdjęcia powyrzuca. Trwało to wiele lat, zanim udało nam się zdobyć środki na zakup tych zdjęć, przekonać, żeby nam te zdjęcia sprzedała. Ona miała różne zastrzeżenia. Wtedy dopiero zaczęła dostrzegać ich wartość materialną, więc tutaj ceny szły w górę. No ale w każdym razie Muzeum Warszawskie tę część etnograficzną zakupiło, a reszta trafiła i tych negatywów, i różnych pamiątek po Wojciechu Migaczu, łącznie z czasopismami fachowymi, które pronumerował, z pamiątkami po nim, z aparatem własnej roboty. To wszystko trafiło do muzeum w Nowym Sączu i dotychczas jest w posiadaniu tego muzeum. Migacz Wojciech, syn Józefa i Marii, rolników w Gostwicy. Liczba domu 7, powiat Nowy Sącz, województwo krakowskie. Urodzony 7 września 1874 roku w Gostwicy. Po ukończeniu Szkoły Ludowej Powszechnej wstąpił w roku 1890 do Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, ucząc się stolarstwa, tokarstwa i snycerstwa. Na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, uzyskanego w 1895 roku, Wojciech Migacz otrzymał prawo do samodzielnego wykonywania zawodu tokarza i snycerza. To właśnie pobyt w Zakopanem dał początek fotograficznym zainteresowaniom Wojciecha Migacza. Z fotografią mógł zetknąć się nie tylko w szkole, gdzie wykonywano ornamenty i detale snycerskie, między innymi na podstawie zdjęć, ale także poza jej murami. W tym czasie bowiem w Zakopanem działały pierwsze zakłady fotograficzne i ukazywały się wydawnictwa fotografii tatrzańskich. Umiejętność wykonywania zdjęć Migacz zawdzięcza prawdopodobnie Antoniemu Święchowi, kierownikowi oddziału snycerstwa w Szkole Drzewnej,
który przez lata dokumentował własnoręcznie wykonanym aparatem prace szkolne. Można przypuszczać, że młody Gostwiczanin pomagał swojemu profesorowi w prowadzeniu szkolnej pracowni fotograficznej. Z okresu nauki pod Tatrami pochodzą jego pierwsze zdjęcia, autoportrety, portrety uczniów szkoły, fotografie z obchodów setnej rocznicy bitwy pod Racławicami. W roku 1895 został powołany do służby trzyletniej wojskowej w austriackim 20. Pułku Piechoty w Krakowie, w drugim i trzecim roku w stopniu podoficera. Po wysłużeniu w wojsku pracował u kilku mistrzów przemysłu drzewnego w Krakowie i Nowym Sączu. W roku 1902 zamieszkał w miejscu rodzinnym Gostwicy i pracował w swoim zawodzie, oprawiając przy tym kilka morgów ziemi, które dostał od rodziców. Tata go pamięta, tata był 24 rocznik, to po prostu pamięta, poza tym rodzinę miał. Babka sąsiadowała z domem migaczów, także żelazków i migaczów, także to było bardzo blisko, także migacza w tym okresie wszyscy znali. Wysoki, szczupły, no przystojny facet, no przystojny facet był, no, wąsy miał eleganckie i tak się trzymał w porządku, no także no naprawdę był facet taki, no uradliwy, jak mówią. Lubiły go, on był bardzo grzeczny, z każdym rozmawiał, z każdym wesoły był, uśmiechnął się tak zawsze do ludzi. Tak, lubił żarty, zawsze coś powiedział, taki był z ludźmi, taki był, taki lubił rozmawiać o całym wiosce, o całym takim życiu. Na wsi, on takie miał swoje jakieś, nie wiem, taki już no miał to w sercu swoim, no. Tata często mówił, jak wspominał migacza, jak szedł do Gostwicy do babki, bo dawniej to nie było tak teraz. Jak krowa została cielna, no to mleka nie było, no to babka go doleże, ta do babki po mleku, no, że babka w Gostwicy 3 km, no to było normalne po prostu. No to tata puszkę, no i go do zawsze, jak wychodził pod gaj, to Gostwico było widać ze wzgórza i tak się wydawało, że ta Gostwica się poli go do. Dlatego to normalne były po prostu chałupy dymne i przez Szczecho, przez otwory po prostu tam dym leciał i się wydawało, że się poli. A na gaju pod Kaplicką czasami siedział migac i właśnie robił te zdjęcia, bo tam taka piękna panorama. W jedną stronę właśnie Gostwico, taką gorejąco, dymiącą, a w drugą stronę jest właśnie, nawet kiedyś kojarzyłem, oglądając panoramę Starego Sącza, jak robił, to właśnie z tamtego miejsca jest zrobiona na pewno spod gaju, spod Kaplicki. Jako miłośnik fotografii porobił zdjęcia fotograficzne własnym kosztem w latach przedwojennych z życia ludu wiejskiego. Utrwalił na fotografiach stroje wiejskie, które lud w tutejszym powiecie w latach przedwojennych powszechnie używał. Także porobił zdjęcia krajobrazowe pojedyncze i panoramowe. Tata opowiadał zawsze, że jak dawni pierwsze zdjęcia robił, zwłaszcza taką starszą babką, to one po prostu uciekały. One nawet go nazywały Carownik, bo po prostu się go boły. Ze odbitko robi, ze ją weźmie, dobru duso z niej wyciągnie. Dopiero jak potem zrobił zdjęcie, dopiero im pokazał fizycznie, jak to wygląda, jak to tego, no to po prostu ludzie, że tak powiem, uwierzyły. Tu jest mój ojciec, siostra Hela, siostra Marysia, brat Bronek i brat Staszek. Migacz Wojciech robił te zdjęcie, jest tu moja mama. Patrząc na jego fotografie, musimy sobie uprzytomnić, jakie to miało znaczenie dla ówczesnej wsi. Przecież w tym czasie fotografia nie była rozpowszechniona nawet w mieście, a co dopiero we wsi. Jednym słowem, miało to wielkie znaczenie dla tych ludzi. Jeżeli zostało zrobione ich zdjęcie, oni je traktowali jako szczególną pamiątkę,
Wielokrotnie była ona oprawiana i wieszana na ścianie domu, zaraz pod świętymi obrazami. Czasem parę pokoleń miało tę samą pamiątkę, na przykład ze ślubu babci, czy z dowieszoną ze ślubu matki. Te zdjęcia dawały ludziom poczucie, że ich życie jest utrwalone w jakiś sposób. Ja przyszedłem, to wam zrobię na pamiątkę zdjęcie. Przyniósł ten aparat, ale się tak ubierz się odświętnie. Mamie mówi, Marysiu, masz może te strój, to się ubierz po podogrodzku. No, a ona mówi, no mam, ale ja tak już to raczej szerszenicę ubiorę, bo przyjechała z Niemiec, no i ubrała tu, a ja mam swoje takie dziecinne. Miałam gorsetek i spódniczkę, no i ubraliśmy się, no i te zdjęcia były takie odrobione, że takie naturalnie, ta samość taka była niezmieniona, taka naprawdę była taka. No, to było, on miał no taki jakiś dobry miał aparat. No. Jak ojciec umarł, to był, robił, siedział całą noc, robił zdjęcia. Stoją mnie wszystkie koło trumny. Mama i sześcioro dzieci. On chciał zostawić obraz tych swoich wsi, swoich rodzin, ludzi, którzy z nim razem w tamtym czasie żyli w przeróżnych okolicznościach. Bo jest i praca w polu, pięknie ustawiana, jak to dawniej fotograf robił niby naturalnie, ale mówił, ustaw tą kosę tak, żeby było wiadomo, że to kosa, prawda? Widać cały ten krajobrazik, ten nastrój tego pola z kapliczką na rozdrożu, czy na końcu, na granicy pól. Jest to wszystko przemyślane, a przede wszystkim jest robione miłością dla tego świata, dla tych ludzi i to jest no, niesamowita wartość. Lubił wszystko dokumentować. On sam mówił o sobie, że ja lubię właśnie to robić, żeby nie uciekło. Dążyłbym do wykreślenia szerokiej perspektywy twórczości naszego fotografa. Ta szeroka perspektywa to jest perspektywa europejska, co najmniej. To jest perspektywa zmian, które dokonują się we współczesności XIX-wiecznej. Perspektywa przemian rozwoju nauki, rozwoju techniki, rozwoju takich dyscyplin jak medycyna. To wszystko sprawia, że świat się zmienia. Świat się kurczy, ludzie podróżują, zaczyna się nowy przepływ informacji. Wszystko to wpływa także na codzienne życie. Tacy ludzie jak Wojciech Migacz zaczynają mieć świadomość pewnego rodzaju nadchodzącego końca jednak. Ten koniec nie jest jakby jasno określony, nie wiadomo na czym on miałby polegać, ale z tego przeczucia rodzi się na pewno taka potrzeba dokonywania rejestracji tej rzeczywistości, która nas bezpośrednio otacza. W sposób najbogatszy było pokazywane wesele, to świadczyło o tym, jakie znaczenie miało wesele dla społeczności wiejskiej. Przygotowania do wesela, formowanie się orszaków, same orszaki, nawet są zdjęcia z kościoła, zdjęcia zaślubin. Wszystko to właściwie cały przebieg wesela został tam potwierdzony. Jest jedno unikalne zdjęcie z
takie siedzi panna młoda z talerzem na podołku. To jest zdjęcie Oczepin. No wiemy wszystko o Oczepinach, napisano mnóstwo publikacji, ale żeby tak zobaczyć prawdziwe Oczepiny, które nie są autorstwa teraz jakiegoś zespołu regionalnego, to jest rzeczywiście kąsek smakowity, no i wspaniały dokument. Są pamiątkowe fotografie rodzinne. Widać, jak się ludzie zachowują, jak stają według starczeństwa do tego zdjęcia. Są na przykład zdjęcia pamiątkowe zawsze z wojakiem w mundurze, rekrut, który był powoływany do wojska, do austriackiej armii, robił sobie pamiątkowe zdjęcia z rodziną, szedł na front I wojny światowej, mógł nie wrócić, więc to było zdjęcie w wielkiej cenie, wielka po nim pamiątka. Także zdjęcia dość unikalne, jest ich niedużo, ale zdjęcia pogrzebów. To była też uroczystość, w której brali udział wszyscy mieszkańcy wsi. Miało dużą wagę, miało swoją własną obrzędowość, miało bardzo szerokie uczestnictwo społeczne. Pierwszy moment, jak się do czegoś ja na przykład zabieram, to sprawdzić u migacza, zobaczyć u migacza. Pamiętam, jak z Majką Załuską pierwszy raz robiłyśmy dużą wystawę stroju lachowskiego. No, każda z nas wiedziała, jak ten strój wygląda, ale nagle się okazało, że nie wiemy szczegółów, jak wysoko koraliki na szyi, a czy mankiecik tak, czy inaczej wygięty. I wtedy rozłożyłyśmy sobie na stole, na dużym stole, całą masę zdjęć migacza i tylkośmy zaglądały, popatrz, a tu tak, a tu tak. Rewelacyjna pomoc. Robiłam kwerendę w Muzeum Etnograficznym w Krakowie i zauważyłam ze zdziwieniem na zdjęciu kobiety wyraźnie założony pod kołnierz koszuli ciosek, czyli tą ozdobę, którą znałam i przyjęłam, to, że to jest ozdoba męska, charakterystyczna dla Lachów Sądeckich, tego centrum podegrodzkiego, ale męska do świątecznego stroju. Taka zamiast krawatka. Jak muzeum nasze pozyskało spory zbiór zdjęć Wojciecha Migacza, okazało się, że to była prawda, że kobiety nosiły również cioski. Na przełomie XIX-XX wieku, na początku XX wieku, cioski były równoprawną dla kobiet ozdobą przy koszuli. Przy zdjęciach pokazujących, jak chłopcy niosą palmy do kościoła na Niedzielę Palmową. Tam po prostu widzimy, teraz często są dyskusje, małe, duże, nie wiadomo jakie, a co to znaczy małe, a jak to wyglądało dawniej, jak teraz. Te zdjęcia po prostu nam to pokazują. Nie tylko wysokość palm, ale również sposób wystroju. Kto niósł, to wszystko jest autentyczne po prostu. Podobnie na przykład, jeśli chodzi o cały klimat, który staramy się odtworzyć przy chałupach w skansenie. Każda z nas miała w oczach ileś tam podwórek z dawnej wsi lachowskiej, bo jeszcze miałyśmy to szczęście, że mogłyśmy te dawne zagrody oglądać. Niemniej, jak się przejrzało ileś tam zdjęć migacza, to pomagało, bo tam jest to właśnie uchwycone. Różne przedmioty używane w życiu codziennym, tu rzucone, tam zawieszone, a tu na płocie jakiś garnek, a tu koło niego szmata i tak dalej.
Mój kolega kupił spichlerz, gdzieś tam odwozili do Szczecina, piękne te bale czyścili i tak dalej. No i właśnie na strychu była duży zbiór był właśnie tych szkiełek. No początkowo te szkiełka łopatą, jak się to mówi, chłopy, na kupę, na pole i gdzieś tam ten kolega po jakimś czasie mówi, jakieś tam szkiełka i dwa te szkiełka przyniósł do mnie, do domu. No i tym sposobem zacząłem się po prostu interesować tymi szkiełkami. Paliśmy na pomysł, żeby tam po któryś tam rorotkach, żeby zrobić taki pokaz tych slajdów, tych filmów, no wrzuciłem tam na rzutnik i tak dalej. Zrobiliśmy tam kilka, powiedziałem kto, co tam, no i że tak powiem, nasze baby się uaktywniły. Ja tam o 3 VP, ja tam o 2. No i tak zacząłem po tej gospicy chodzić i tych szkiełek się trochę uzbierało. Dla nas to jest po prostu coś wspaniałego. Co by mnie nie zaczęły godać, to do zdjęć. Szukamy, czy jest w zdjęciach, czy nie ma w zdjęciach. Jak zaczęliśmy te szkiełka sobie powiększać, drukować, no to zaczęło się, a skąd takie długie spódnice, a skąd takie gorsety? No i zaczęliśmy te nasze stroje troszeczkę zmieniać. Także powiem, że wszystkie spódnice w regionalnym zespole są zmienione z tak zwanych tybetek na spódnicę, oczywiście niżej kolana, powyżej kostek, bo tak musiały być. Jakieś tam liście dębowe, czy inne jodełki wyszywane, haftowane. Wszystko robiliśmy na wzór ze zdjęć właśnie migacza. Pierwszego grudnia 1934 roku Olchawa Wojciech Olszanka zamawiał 3 fotografie z żoną i dzieckiem po 10 zł sztuka i jedną powiększoną na wielkość 18x24. Kolorowa będzie kosztować 100 zł. Jak się okazało, że on tak pięknie potrafi fotografować, to on się trudnił tym nawet zarobkowo. On z tego czerpał pewne korzyści materialne, przy czym są takie anegdotki, to potem mi mówiono, jak żeśmy właśnie pozyskiwali te kolejne pudełka z jego kliszami, że na przykład jak była bardzo ładna panna, to za buziaka mogła sobie tylko zrobić zdjęcie. Prawda? Więc on nie był jakiś taki bardzo chciwy, jeżeli chodzi o sztuka była dla niego czymś ważniejszym. Nie mamy fotografów amatorów wiejskich wielu, no z przyczyn głównie ekonomicznych. Przede wszystkim Teodor Gawlik, listonosz z Obrowca na Opolszczyźnie, Józef Hycnar, maszynista kolejowy ze Strzeszyna, niedaleko Gorlic, czy Ignacy Kobus ze wsi Kociołki koło Kozienic. To takie 3 nazwiska, które sądzę, że są najbardziej znane. Tematy podejmowane przez tych fotografów nie różnią się, ale to nie znaczy, że oni działali w sposób identyczny, a na pewno nie oznacza, że Wojciecha Migacza można postawić no, w tym samym rzędzie. Cesarsko-Królewska Szkoła Przemysłu Drzewnego, którą, to jest bardzo ważna rzecz, którą Migacz skończył, no, dawała przygotowanie przecież no, rzemieślnicze, prawda? A można powiedzieć, że jak na ówczesne czasy, no, niemalże artystyczne, prawda? Także to był olbrzymi plus w jego działalności i myślę, że to pozwoliło mu właśnie działać w nieco inny sposób, który go wyróżnia. Prenumerował pisma, utrzymywał korespondencję z fotografami, pewnie znał niemiecki, więc z fotografami w Wiedniu, nawet nie w swoim własnym kraju, tylko w Wiedniu. Tam miał znajomych, stamtąd dostawał te właśnie materiały. Sam skonstruował sobie aparat fotograficzny. Aparat fotograficzny z nogami i soczewką format 9x12 cm. Jedna kasetka podwójna. Jedna pojedyncza. Torba do aparatu 9x12 płótnem oszyta. 3 ramki do kopiowania format 9x12. W bardzo skromnych warunkach osiągnął efekty bardzo dobre. Jego odbitki są na bardzo dobrym poziomie, w ogromnej większości. To są zdjęcia wysokiej jakości.
sprawa tej otoczki, którą Wojciech Migacz sam nadawał swojej działalności, swojej twórczości, czyli sygnował wszystkie zdjęcia. Miał świadomość, jak ważny jest podpis, prawda? Jego autorski podpis, to była jego praca autorska. Po drugie, zaopatrywał zdjęcia komentarzem. Na kraju klisy pisało rok i kto to był na tym ewentualnie, no. Wiadomo, że te szkiełka mają bez mała 100 lot, no to po prostu roki robił swoje, no i te szkiełka nie wszystkie szło odczytać. Ale na niektórych właśnie pisało, wyraźnie pisało, że tam była Romsiunka z Jurosowe, czy Placiunka z Mokrewsi, czy się wydawała, czy tako. Zaopatrywanie fotografii w ramki. Nieprawda? To jest zabawna rzecz i ona jest taka miła, ale z drugiej strony pokazuje jakby intencje. Jest dowodem na to, że ta fotografia nie służy tylko czystej rejestracji, prostej rejestracji. Jest pomyślana jako pewnego rodzaju obiekt, który będzie funkcjonował w rzeczywistości. Jego funkcjonowanie ma być szczególne. Kolorowanie zdjęć. Można powiedzieć rzecz z warsztatu, czy umiejętność z warsztatu fotografa zawodowego. Kadrowanie fotografii. Umiejętność kopiowania, reprodukowania fotografii. Są takie zdjęcia, które są reprodukowane. Rejestrował wydarzenia z życia nie tylko wsi, ale całego regionu, czy nawet kraju. Wizyta prezydenta Mościckiego, czy odwiedziny marszałka Piłsudskiego w Nowym Sączu, to były wydarzenia ogólnopolskie. Sądzę, że jego zdjęcia należą do reportażu w całym tego słowa znaczeniu. Są dobrymi fotografiami reporterskimi, są kompletnymi zapisami wydarzeń, mają swoją narrację. Jest tam świadomość tego, że fotografia ma swoją właśnie narrację specyficzną. Następstwo obrazów jest umiejętnie jakby wykorzystywane, komponowane są w dłuższe ciągi takie właśnie narracyjne. Jest umiejętność obserwacji, wyszukiwania interesujących zdarzeń, koncentrowania uwagi widza na ciekawym szczególe. Dwa zdjęcia przedstawiające korowód weselny na tle pejzażu. I on tam umieszcza swój komentarz, który jakby sugeruje też sposób odczytania tych zdjęć. W tym miejscu byli konni i przyjechały tutaj wozy, prawda? Jest jakaś ciągłość. Jest opowieść. On z fotografa, który interesował się utrwaleniem tej dawnej kultury regionu, stał się człowiekiem zaangażowanym społecznie. Stał się człowiekiem, który zapragnął wpływać na nowy kształt rzeczywistości. Stał się animatorem nowej rzeczywistości. Mój tata zawsze powiadał, że Migacz się za wcześnie urodził. Jak zaczął opowiadać o Migacz, to tak. Teatr w Głoświcy, Migacz. Biblioteka w Głoświcy, Migacz. Straż założył, Migacz. Kółko rolnicze, Migacz. Był członkiem Stronnictwa Ludowego. Kilkakrotnie spotykał się z Wincentym Witosem. Fotografował te wszystkie ich zjazdy, spotkania. Był inicjatorem założenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Za jego pieniądze został zakupiony sprzęt do tej Straży Pożarnej. Hełmy były takie jak austriackie, ale miały wielkie białe orły na przodzie. Kształcenie ludzi. Mówił zawsze, że trzeba kształcić głowę, założył czytelnię. Prosił, żeby ludzie przychodzili, czytali i kształcili głowy, żeby byli świadomi tego, co się dzieje. Był także inicjatorem założenia kas pożyczkowych. Podobno miał bardzo dobry głos. Zebasz śpiewał, tata go do Zebasz ładnie śpiewał, Migacz.
No przecież on tam gdzieś popisał, że on miał 100 ileś na koncie drozmówania na weselach. Po prostu był bardzo dobrą śpiewokią. No a dawniej było trudno od takiego. No oczywiście, no i grał też na skrzypcach. Podobno też sam je robił. Jakieś ich wiersze pisał, jakieś ich coś ich. Tata nawet opowiadał roz, że jak jego mama go dała, że wchodziła, że ona nie wiedziała, o co chodzi, ale jak ona wchodziła do chałupy, to miga w swoim pokoju wiedział, że ona wesła. A to on się pyta, skąd wesła? No bo alarm miał zrobiony, własnoręcznie miał zrobiony alarm na progu, po prostu w chałupie. Ludzie nie wierzyli, o co chodzi, myślał, że cary, że cuda, a tu po prostu on, chłop był światły, po prostu miał alarm. Skonstruował nawet siewnik swojej roboty. Też jest takie zdjęcie właśnie wsianie zboża, ziarna przy użyciu tego siewnika. On był właśnie takim inicjatorem nowości zawsze. Zawsze o ile, tak jak się zorientowałam we wszystkich tych rozmowach z tymi mieszkańcami, to nie był właśnie taki tuzinkowy człowiek.